Na tym filmie pokażę, jak można wyznaczyć statystyki opisowe dla przykładowej cechy ilościowej, ale przy zastosowaniu przyjętego przez nas podziału całej zbiorowości, która jest tutaj w bazie, według przyjętego przez nas kryterium. Ja tutaj na przykładzie płci podzielę wiek studentów, których tutaj tych obserwacji mamy 100, na dwie grupy, według grupy kobiet i mężczyzn, i dla nich wyznaczę statystyki opisowe. Wszystko oczywiście w programie SPSS. Żeby wykonać taką analizę przy tak zwanej zmiennej grupującej, czy też kategorycznej, która pozwala na rozdzielenie całej zbiorowości na dwie tutaj grupy, musimy wejść w menu dane i tutaj podzielić naszą pełną zbiorowość na pewne podzbiory. Jeżeli wśród zmiennych, oprócz zmiennych ilościowych, mamy zmienną, która pozwala na takie jednoznaczne przyporządkowanie danego wieku do grupy albo kobiet, albo mężczyzn, czyli tutaj mówię o zmiennej grupującej kategorycznej płeć, wybieramy taki element, mamy możliwość porównania grup. Można oczywiście przedstawić wyniki, ale mnie interesuje porównanie tych grup oddzielnie. Oczywiście, jeżeli kliknę OK, to dane mogą zostać przefiltrowane. Pozornie się wydaje, że to jest dokładnie ta sama tabelka, że dane są oddzielnie dla kobiet, a potem wymienione są dla mężczyzn, ale jest bardzo ważne, że tutaj na dole po prawej stronie pojawia się informacja, że cała pełna zbiorowość została podzielona według płci. I wtedy, jeżeli dopiero teraz, po tym kroku, wejdziemy analiza, opis statystyczny, przykładowo w tym miejscu wybierzemy statystyki opisowe dla wybranej przez nas zmiennej ilościowej i wybierzemy wybrane przez nas interesujące nas statystyki opisowe, klikniemy dalej i klikniemy OK, to wygenerowany opis, który tutaj możemy mieć, oddzielnie będzie wymieniał, ile wynoszą te wymagane przez nas statystyki przy podziale na grupę kobiet, jak i mężczyzn. Takich analiz można wykonać więcej. To jest dobry bardzo wstęp do wykonania dalszych później elementów bardziej zaawansowanych w ramach statystyki matematycznej, czy testów, czy przedziałów równości, ale już można wskazać jakieś pierwsze różnice przy zastosowaniu przyjętego kryterium podziału według zmiennej kategorycznej. Po wykonaniu wstępnego badania tych statystyk opisowych, które nas interesują, my możemy oczywiście przywrócić pełną bazę do tej postaci wejściowej, która była przygotowana, czyli bez tego podziału, żeby analizy były wykonane dla pełnej grupy, która nas interesuje w naszym badaniu. Czyli jeżeli wejdziemy menu dane i będzie opcja podziel na podzbiory, to ponownie wystarczy zaznaczyć tutaj opcję analizuj wszystkie obserwacje, nie twórz grup, aby ten zbiór danych z powrotem nie miał pokazanego tego grupowania.